Proszę się nie uczyć języków. To nie ma sensu. W każdym kraju jest inny język. Jak się człowiek nauczy angielskiego i pojedzie do Chin, no to... To jest absurdalna sytuacja, kiedy dla obu stron ten język jest językiem obcym. To już lepiej, jak oni mówią do nas po chińsku, bo dla nich to jest język narodowy, my do nich mówimy po polsku, dla nich to jest język, dla nas to jest język oswojony. Wtedy przekaz medialny, mimika naszej twarzy, nasze gesty zgadzają się z przekazywaną treścią. A jak państwo próbują w obcym kraju mówić po niemiecku albo po angielsku i dla obu stron to są obce języki, dla nas drugi, dla nich też drugi, to twarz mówi co innego niż usta. Pytamy, gdzie jest dworzec. Where is... Oni myślą, że chodzi o lekarza od bólu głowy, czy coś takiego, a my po prostu zapomnieliśmy, jak jest dworzec po angielsku. Where is... Kurna, jak to było. Wyglądamy na idiotów. Chwilę później, kiedy próbujemy pokazać dworzec rękami. Próbowali państwo? No przecież to nie tak. Jesteśmy w Japonii, oni mają magnetyczne pociągi na jednej szynie, a Polak jak próbuje, pytając o dworzec, pokazać dworzec, to zawsze zrobi... Where is... No kurna... Zastanówmy się, gdzie on zaprowadzi tego samotnego mężczyznę na delegację. Będzie tam można kupić wejściówki, ale... Proszę państwa, nie warto się uczyć języków obcych, chyba że ktoś chce się wyprowadzić na dłużej, zamieszkać na kontynencie południowoamerykańskim, gdzie wszędzie jest jeden język na całe lata, albo w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, gdzie jest język jeden na całe lata. Natomiast wszystkie inne języki, strata czasu. Do zaliczenia zapomnieć. Babcia moja wychodziła z następującego założenia. Jak Niemiec przyjedzie do Polski, to niech się wstydzi, że się nie nauczył po polsku. A nie ja się będę wstydził, że się niedostatecznie nauczyłem po niemiecku i do niego dukam. Nie ma żadnego powodu, żeby Polak uczył się niemieckiego dla Niemców.